Dobry wieczór wszystkim. Powinniście mnie już słyszeć. Za sekundę postaram się, żeby było tak, żebyście mnie również widzieli. a Już chwila, przyłączę się. No i teraz powinno mnie również być widać. E, witam wszystkich. E, witam wszystkich dzisiejszego pięknego wieczoru, chociaż zimnego. E, ja nazywam się Krzysiek, wy jesteście na Facebooku Codilli. Albo jeżeli nie oglądacie tego na żywo, to jesteście na YouTubie Codilli również. A dzisiaj mamy webinar na temat tego, co robi programista. Ja, jak zwykle, was poproszę o to, żebyście dali znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Wydaje mi się, że wszystko powinno być ok. Sprawdzę sobie. O, jest, jest ok, od razu już, już widzę, że Kinga i Kamil piszą, że jest ok. No to super, to przejdźmy może od razu do planu naszego webinaru, i, i zaraz sobie będziemy omawiać, o czym dzisiaj rozmawiamy. Zaczniemy, oczywiście od wprowadzenia standardowo dla tych z Was, którzy, którzy, którzy jeszcze nie mieli z nami kontaktu, to na pewno się przedstawimy, to znaczy ja nas przedstawię w naszym w moim imieniu przedstawię Kodillę. Potem trochę chciałbym powiedzieć o tym, kim są programiści. Na podstawie trzech takich dużych badań programistów chciałbym wam pokazać mniej więcej. Kim są, a to po to, żeby łatwiej było mi powiedzieć, co robią i dlaczego, dlaczego to robią i dlaczego to wynika, wynika dokładnie z tych badań. No i oczywiście na samym końcu mamy Wasze pytania. Jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, nie muszą konkretnie dotyczyć programowania, to znaczy dobrze, jakby dotyczyły, ale jeżeli macie pytania odnośnie bootcampów albo odnośnie samej Kodili, to oczywiście serdecznie zapraszam. Do, 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 do pisania. Ja postaram się odpowiedzieć na tyle, na ile będę mógł, a na te, na które dzisiaj nie zdążę odpowiedzieć, no to oczywiście odpowiemy z profilu Kodili jutro. A oprócz, oprócz samych pytań i odpowiedzi, oczywiście jest też dzisiaj przewidziana oferta specjalna, którą na samym końcu mam dla Was kod. No i dobra, no i zacznijmy może od tego, że, że ten, ten webinar oczywiście, jeżeli. Jeżeli nie, nie możecie obejrzeć go dzisiaj do końca, albo jeżeli zaczniecie od połowy i będziecie chcieli, um, chcieli kontynuować albo roz... obejrzeć początek, to jutro będzie dostępne oczywiście na YouTube. Więc serdecznie zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube i tam znajdziecie wszystkie webinary, które do tej pory robiliśmy, a także sporo innego materiału. E... Mm, tak, już widzę, że Piotr napisał, że programista to takie coś, co zamienia kawę w kod. E, ja mam to również w prezentacji, także myślę, że do tego, e, do tego, do tego przejdziemy. E, OK, widzę, że wszyscy wszystko widzą, wszyscy wszystko słyszą, no to zacznijmy może od przywitania się. E, my jesteśmy. E, Szkołą programowania. Kodilla to, szko to najczęściej wybierana szkoła programowania według Instytutu Badań Rynku i Opinii DRB Polonia. E, uczymy od zera krok po kroku e, na czterech obecnie ścieżkach, czyli web developer Java, e, developer frontend. Frontend React oraz tester automatyczny. Oczywiście na tych wszystkich ścieżkach uczymy od podstaw. Zapewniamy opiekę i pomoc mentorów, z którymi będziecie mieli spotkania, jeżeli się zdecydujecie na bootcamp, będziecie mieli spotkania raz w tygodniu, wideokonferencje. Taki mentor zrobi wam code review, ale też odpowie na wasze pytania czy wątpliwości w trakcie, w trakcie nauki, ale oprócz tego macie też dostęp, dostęp oczywiście do czatu i ten code review nie jest ograniczony do tego raz w tygodniu, a to będzie istotne też pod kątem tego właśnie co robią programiści dzisiaj. No i oczywiście wszystkie nasze bootcampy są przez internet. Można je robić zdalnie, można z każdego miejsca na świecie, można w dowolnych godzinach. Jedyne co to mentorzy prosili, żeby do nich w środku nocy nie dzwonić, ale tak, nie, nie pisać, ale tak poza tym to możecie robić kiedy wam wygodnie. Oferujemy też test predyspozycji. Taki test jest na kodilla.com test i możecie go sobie wypełnić. Ja serdecznie zachęcam do takiego wypełnienia, dlatego że ten test powie Wam, co, w którym kierunku, w którym kierunku możecie iść, jeżeli chodzi o, o naukę, naukę programowania. Przepraszam bardzo. Okay. E, oprócz tego oferujemy też program gwarancji pracy, e, czyli, czyli taki program, który nakłada trochę, e, trochę obowiązków na nas, nakłada trochę obowiązków na Was. E, I dzięki temu, że sobie wybierzecie ten program do tych długich bootcampów, czyli Java, e, Java Developer Plus i Front fuh. I Web Developer Plus, to po tych dziewięciu miesiącach, przez 6 miesięcy nadal szukamy dla Was pracy. Jeżeli tej pracy pomimo wspólnych wysiłków nie znajdziemy, to zwracamy Wam w całości koszt bootcampu. No i na samym końcu coś, na co zawsze zapraszam i też uważam, że na równi z testem predyspozycji, to jest coś, co, co w zasadzie nie kosztuje Was wiele, a warto z tego skorzystać. Oferujemy darmowe doradztwo zawodowe, na którym możecie się na to doradztwo zapisać, kodillacom slash doradztwo, no i jak się zapiszecie w tym kalendarzu, to nasz doradca do was zadzwoni i będziecie mogli porozmawiać o tym, co byście chcieli robić, w którą stronę się przebranżowić, jaki kierunek wybrać, on też jest w stanie wam coś doradzić, bo wiadomo, każdy jest zupełnie inny, a, a taka rozmowa z człowiekiem no, daje lepsze, lepsze, lepszy obraz na to, co można robić. Okej. Okay. No dobrze, no to już przejdźmy do samego tematu dzisiejszego webinaru, czyli najpierw ta część, w której powiem trochę o tym, kim są programiści. I ja to będę się opierał na trzech takich badaniach. Będziecie w prawym dolnym rogu zazwyczaj widzieli źródło tego badania, skąd jest, więc może dwa słowa o tych badaniach. Pierwszy to, to raport Bulldog Job który portal powinien być wam znany, to jest portal z ofertami pracy, to jest portal Polski i te, te badania, które oni przeprowadzili, to jest na grupie 1466 programistów aktywnie pracujących. No, i to są badania, które dotyczą Polski. Oprócz tego mam dwa badania. Pierwsze to jest JetBrains, i to jest badanie, które zostało przeprowadzone na 7 tysiącach programistów, a drugi to jest HackerRank, który już przeprowadził badanie na 71 281 programistów. Bardzo długie, ale ponad 70 tysięcy programistów, więc te badania też są, e, też są całkiem spore i one dotyczyły powyżej 100 krajów, także programiści byli z po, po, powyżej 100 krajów. No ale zaczynamy od bulldog Job. I pierwszą, pierwszą taką rzeczą, która, która od razu mi się rzuciła w oczy, to jest to, że 75% programistów zdeklarowało, że pracuje 8 godzin dziennie. Co by wskazywało, że albo, albo sobie są w stanie tak zaplanować dzień, że nawet jeżeli pracują zdalnie, albo są jakimiś kontraktorami, to te 8 godzin pracują, albo po prostu są na umowie o pracę, przynajmniej większość z nich. No i, no, i wiadomo, że jednak ci, którzy pracują mniej lub więcej, to zazwyczaj to są freelancerzy i zazwyczaj freelancerzy pracują jednak więcej. No i oprócz tego, oczywiście, druga informacja, taka dość istotna, to jest jaka technologia, z jakiej, jakiej technologii korzystają, czego się, czego się uczą, co jest najbardziej popularne. To jest o tyle ciekawe, że właśnie JS i Java były na pierwszym miejscu, ale zaraz za nimi C, SQL, C Sharp, Python. Takie języki. Nawet jeżeli w podstawowym, a tam w tym raporcie ja polecam ten raport bardzo ciekawa rzecz. Nawet jeżeli się spojrzy na takie, na takie jak w następnym, w następnym wykresie była informacja o tym, na jakim poziomie znają, to wychodziło, że najlepiej znają Java i JavaScript. Więc to też wskazuje, stąd też się bierze to na przykład, jeżeli mogę nawiązać, że skąd czasami padają takie pytania, skąd. Skąd my się zdecydowaliśmy, że te bootcampy, które oferujemy są w JS i w Javie? no właśnie stąd, że najwięcej osób obecnie aktywnie pracujących korzysta z tych technologii, jest najwięcej ofert i właśnie no właśnie, właśnie stąd, stąd, się, stąd, się biorą, stąd się biorą ten kierunek, stąd się bierze ten kierunek bootcampów. Jeżeli chodzi o pracę. No właśnie, no i tu tutaj jest to, co mówiłem wcześniej. Te 8 godzin trochę wskazywało tak na tą, na tą umowę o pracę, i widać, że faktycznie 56% programistów pracuje na umowie o pracę, przynajmniej tych przebadanych. 28% na drugim miejscu współpraca B2B, i często jest też tak, że kontraktorzy, którzy pracują na B2B, pracują też te 8 godzin, bo, bo tak mają w kontrakcie. No i to by się zgadzało z tą poprzednią statystyką, że te 75% Programistów pracuje 8 godzin dziennie zresztą tak swoją drogą całkowicie na, na marginesie. Ja uważam, że praca powyżej 8 godzin dziennie jest już mało produktywna. Nie wiem jakie wy macie, wy macie doświadczenia, ale zazwyczaj wydaje mi się, że te, te 8 godzin dziennie, jeżeli jeszcze się odejmie posiłki i tak dalej, to to jest taki maks produktywnej, produktywnej pracy. I nawet jeżeli się pracuje na freelancie, o czym rozmawialiśmy dwa tygodnie temu z Marcinem, jeżeli pracuje się zdalnie, to zaplanowanie tych 8 godzin dziennie pracy to jest moim zdaniem w miarę optymalny czas. No chyba, że jesteście w stanie zrobić swoje zadania w 6, bo też tak można, to wtedy wiadomo. To jest też interesujące pod kątem tego, co, co będę mówił później. Będę mówił o tym, o tym co konkretnie robią, robią programiści i jedną z najważniejszych rzeczy wymienianych też w tym przez nich w tym raporcie jest to, że są, że ich Wymarzony pracodawca jest zorientowany na rozwój pracownika, czyli, czyli chcą się uczyć, dla nich to jest istotne, żeby pracodawca pracodawca dawał im taką szansę. Oczywiście na drugim miejscu jest, że daje możliwość dobrej pensji, tu nie ma co ukrywać, wydaje mi się, że wydaje mi się, że branża IT jest taka, że właśnie mm, możliwość za dobrego, dobrego zarobku jest troszkę w nią wpisana, i to jest też często wymieniane właśnie w takich, w takich badaniach. No, na następnych miejscach stwarza przyjazną atmosferę, docenia i dba o pracownika. E, takie rzeczy, e, rzeczy miękkie i one są istotne z tego punktu widzenia, że bardzo wielu programistów obecnie pracuje po prostu w większych grupach i ta atmosfera w pracy, te, mm, te właśnie takie miękkie rzeczy w miejscu pracy są dla nich bardzo istotne, bo e, Ustalmy, ja chyba powinienem w ogóle zacząć od tego, że wielu ludzi, którzy kompletnie nie mają do czynienia z programistami, wyobraża ich sobie w postaci takiego Neo z Matrixa, który stoi przed, przed rządkiem cyferek latających z góry na dół i odczytuje, co tam się dzieje. Ale prawda jest taka, że już nawet ten etap, w którym programiści siedzieli gdzieś tam w piwnicy, bo to jest drugi stereotyp, siedzieli w piwnicy i kodowali jakieś pojedyncze rzeczy minął. W tej chwili po prostu większość z nich pracuje w dużych grupach, więc, więc takie właśnie przyjazna atmosfera w miejscu pracy czy, e, czy taka komunikacja jest bardzo istotna ok, bardzo, bardzo dużo osób się wita ja też was wszystkich witam, nie będę was witał z imienia ale bardzo się cieszę, że jesteście i że do mnie dołączyliście e, przejdźmy dalej co najczęściej, co najczęściej robią programiści? To już jest właśnie, to jest te badanie JetBrains, czyli badanie na 7 tysiącach programistów i to jest też coś, co często pojawiało się w innych badaniach. Jest jedno, którego nie wykorzystałem, które też polecam. Noflavjobs to jest inny portal z ofertami pracy Polski i tam wychodziło, wychodziło dokładnie to samo, co tutaj, czyli na pierwszym miejscu najwięcej programistów działa na backendzie webowym, Backendzie, potem jest frontend, potem te aplikacje mobilne w Polsce wychodziły trochę niżej, aczkolwiek nadal nadal, nadal wysoko. I tu jest ciekawa rzecz, nie, wiem, tak, to będzie pewnie widać, że, że to ten jasno, jasno szary kolor to jest, że to robię. Profesjonalnie w sensie nad tym pracuje, a ten ciemno-szary kolor to jest to, co robię w domu i jako hobby, jako takie, nie, nie jako zarobek. I tutaj mobilne aplikacje wyprzedają właśnie, jeżeli, jeżeli o to chodzi. No, często, często takie właśnie, no, w każdym razie więcej tych programistów wychodziło, że pracuje na backendzie niż na frontendzie. I następna rzecz, która też będzie związana z tym, co będę mówił później o tym, o tym co konkretnie robią programiści, to jest co jest największym problemem w pracy. Badanie HackerRank, znowu 70 tysięcy programistów i tutaj jest ciekawy podział, bo jest podział na juniorów i na seniorów. Lub wyżej jest napisane tutaj, ale no to po prostu chodzi bardziej doświadczonych programistów. No i na pierwszym miejscu u juniorów jest źle napisana dokumentacja. Która no, jest częścią procesu, procesu większości programistów, ale nikt jej nie lubi za bardzo. W sensie rzadko się zdarza, rzadko słyszałem od programistów, żeby mówili, że najbardziej to ja w pracy lubię pisać pisać dokumentację. Zdecydowanie, zdecydowanie jest dość nisko, no i to jest największy problem dla, dla juniorów. Też często spaghetti code czyli. czyli Taki źle napisany, po prostu ciężki do rozczytania kod. No i jak przejdziemy do seniorów i zobaczymy, co jest problemem dla seniorów z drugiej strony, no to ta, ta dokumentacja nadal powiedzmy sobie, że jest wysoko. Spaghetti code jest. Na pierwszym miejscu. Następne jest coś, co ja absolutnie uwielbiam i to jest nie tylko dotyczy programistów, ale dotyczy, dotyczy wydaje mi się, każdej, każdej takiej no pracy, w której, w, której, w której są pewne projekty, zadania i jest pewne priorytety, pewne priorytety które zależą od tych zadań. No i jak wszystko jest najważniejsze, to właśnie tak przeskakuje się pomiędzy tymi zadaniami i to jest, to jest duży problem i tak jak Marcin mówił dwa tygodnie temu na naszym webinarze, średnio około 20 minut według badań Microsoftu zajmuje nam powrót do zadania, które robiliśmy w momencie, w którym przeskoczyliśmy do czegoś innego. Więc jak wszystko ma najwyższy priorytet i my tylko przeskakujemy z jednego zadania do drugiego, no to jasne, że nie będziemy za bardzo za bardzo wydajni. No i następna rzecz to są, że, że to, co było zakładane na początku projektu jako data zakończenia, jest traktowane jako deadline, jako koniec projektu. No i to też się często, często zdarza i to też jest problemem dla seniorów, szczególnie, no bo wiadomo, że jak się zakłada coś na samym początku i planuje się o czym. Też będziemy mówić odnośnie tego, co robią konkretnie programiści. Jak się planuje, to się zakłada oczywiście jakieś, jakieś daty, daty, w których powinno się wykonać dane, daną rzecz. No i jeżeli się zakłada na samym początku coś, a potem wychodzi 3000 różnych rzeczy po drodze, ale i tak się zakłada, że się dowiedzie ten deadline, no to wiadomo, że wszyscy będą musieli wpaść w pewien crunch. No i tak. Czyli. Z tych wszystkich rzeczy, tych informacji, które, które z tych badań wynikają. Jedną z takich jakby zacząłem się zastanawiać, okay, co jakby charakteryzuje dobrego programistę i w jaki sposób dobry programista może, może jakby przezwyciężyć te, te problemy, które przed nim stoją w takich codziennych pracach. No i przede wszystkim trzy rzeczy, czyli logiczne myślenie, jakieś układanie, układanie konkretnego. Planu, co do realizacji pewnych problemów. E, takie rozwiązywanie łamigłówek to jest coś, co jest powtarzane wielokrotnie, że e, pisanie kodu to jest, nie pisanie kodu, ale może e, m, pisanie programowanie ma, ma, ma rozwiązywać pewne problemy. Więc jeżeli mamy problem, no to traktujemy go jako łamigłówkę i w sposób, w który piszemy kod, rozwiązujemy tą łamigłówkę. No i przez to też wytrwałość. Wytrwałość, 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 czyli jak po raz trzysetny coś wam zwraca błąd, to żeby siąść do tego z powrotem i spróbować to jeszcze przegrzebać. I tutaj na samym dole jeszcze, jeszcze raz, jeżeli macie ochotę sprawdzić, czy, czy wa, jeżeli macie te, te te cechy, te umiejętności. No to jeżeli macie spraw ochotę sprawdzić, czy się nadajecie, to ja serdecznie jeszcze raz zapraszam, do, może nie teraz, teraz zostańcie ze mną na webinarze, ale zaraz po webinarze zapraszam na kodillacom test. Tam możecie sobie wykonać ten test i zobaczyć, zobaczyć, czy się nadajecie. No dobra, to przechodzimy do tego, co faktycznie robią programiści. Więc w wielkim skrócie, jeżeli mam to podsumować, to praca programisty polega na myśleniu. W, prawdopodobnie w większości. Lub ewentualnie można też określić, że praca programisty i to jest te dwa, które są poniżej, dostałem już od znajomych programistów po, po rozmowie z nimi, że rozwiązywanie problemów w takim najbardziej ogólnym, ogólnym założeniu lub wymienianie pieniędzy i kawy w ilościach hurtowych na kod. I że to jest, to jest też, też to, na czym... Na czym polega praca programisty, a tak z przymrużeniem Oka, jeszcze mogę powiedzieć, że, że trafiłem na jednym z blogów na taki, taki wykres. W którym, w którym właśnie jest informacja, że jedna trzecia tego, co robię, to jest walka ze sprzętem, jedna trzecia tego, co robię to jest walka z ludźmi, jedna trzecia to jest walka z samym sobą, a 10% to jest faktyczne kodowanie. Także to takie wyobrażenie, że właśnie cały czas siedzą i klepią kod, to, to niestety niestety tak nie jest. Niestety, czy stety to zależy, to kto, kto co lubi. No ale dobra, to co konkretnie, jak konkretnie wygląda dzień programisty. Więc po pierwsze, to zależy mocno od firmy. To zależy, jak firma funkcjonuje, to zależy, jaka jest umowa i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, najlepsza, najlepsza odpowiedź na wszelkie pytania, czyli to zależy. W tym przypadku. W tym przypadku, no to tak jak, tak, jak, tak jak, właśnie na ostatnich webinarach omawialiśmy, może być, mogą być różne formy. Możesz pracować zdalnie, możesz pracować na projektach, ale tak naprawdę najczęściej, jeżeli pracujesz, pracujesz, w firmie, no to po prostu przychodzisz rano, wychodzisz wieczorem, jest przerwa na obiad, jak każdy inny człowiek. Tylko, że, tylko, że w IT się przyjęły pewne Rzeczy, które jeszcze nie, 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 nie są częste w innych, e, w innych branżach. Na przykład, często nie ma ustalonych konkretnych godzin. To znaczy, jasne, nie możesz przyjść o 21.00, chociaż może jest jakaś firma, która daje taką szansę, ale zazwyczaj nie możesz przyjść o 21:00 i pracować sobie do rana, e, dlatego że tam do 5 rano i mówić, że mówić, że ty jesteś najbardziej wydajny w środku nocy. No, bo powiedzmy sobie szczerze, to jest lekka przesada, ale już na przykład czy wolisz przyjść na siódmą, czy wolisz przyjść na dziesiątą, to to jest, to jest dość normalne w większości firm IT, że można w ten sposób funkcjonować. W zależności też od projektu, na którym dany programista pracuje, będzie mógł pracować na przykład zdalnie raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, zależy czy musi mieć kontakt z taki bezpośredni cały czas z teamem, czy może większość rzeczy załatwiać przez komunikator, jakiś Slack, przez Jirem może. No, to wszystko zależy, zależy tak naprawdę, ja chyba zależy, powtarzam jakiś dziesiąty raz, ale taka jest prawda, bo z, temat, temat webinaru nasz dzisiejszy jest, co robi programista, a to wszystko zależy. No, postaram się, postaram się na tyle, na ile mogę wytłumaczyć, wytłumaczyć te rzeczy, które się często powtarzają. Więc pierwszą taką najczęściej, najczęściej e, określoną, e, określonym obowiązkiem, e, szczególnie, e, szczególnie w firmach, w których no już jest te parę osób, to są spotkania. Pierwsze, co, 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 co każdy programista praktycznie go spotyka, no to, to, to są spotkania. E, na takich spotkaniach zazwyczaj albo się planuje, e, jak będzie wyglądało wprowadzenie e, danej funkcjonalności, Weryfikuje się, co, co, co było zrobione do tej pory, podsumowuje się jakiś stan pracy, ale też czasami na przykład jest code review, czyli, czyli programiści się spotykają we dwóch, siadają, jeden napisał jakiś kod, drugi sprawdza ten kod. I to jest super, dlatego że, um, dlatego że jak zresztą sami wiecie, pewnie, jeżeli siedzicie nad czymś bardzo długo i niezależnie już teraz abstrahuję od programowania, ale siedzicie nad jakimś tekstem, nad jakąś rzeczą bardzo długo, to wy nie jesteście w stanie obiektywnie na to spojrzeć. A jeżeli spotykacie się z kimś, kto sprawdzi wasz kod, posiedzi nad tym, jakby jest w stanie wyłapać dużo więcej błędów, albo na przykład zapytać was, dlaczego coś działa w ten sposób, a nie inny, i zaproponować lepsze, bardziej optymalne rozwiązanie. E, Code review e, tutaj jest, e, ja też o nim wspominałem na samym początku, mówiłem o tym, że oferujemy między innymi e, w ramach bootcampów oferujemy, e, oferujemy pomoc naszych mentorów. I oni między innymi właśnie zajmują się kod Czyli jak coś napiszecie, uczycie się, klepiecie sobie jakiś kod, no to żeby ktoś na niego rzucił okiem, no to jak, jeżeli korzystacie z jakichś darmowych tutoriali, albo jeżeli robicie to, robicie, na przykład jakieś tutorial na YouTube, no to nie będziecie tego mieli. Ale jeżeli, jeżeli już już gadacie z naszym, no macie kontakt z naszym mentorem, no to mentor wam sprawdzi. To jest coś, co potem już też się sprawdza w pracy. To znaczy często jest tak, że ktoś sprawdza wasz kod. No bo ustalmy, człowiek jest tylko człowiekiem i może zrobić popełnić jakieś błędy. No i też często często programiści pracują w tak zwanym Scrumie. To znaczy Czę częścią, częścią pracy jest Scrum, gdzie, gdzie właśnie wszyscy się spotykają na stojąco i tam omawiają, co, co było zrobione wczoraj, co planuje zrobić dzisiaj. To może być w różnych formatach tygodniowych, dniowych. My nawet tutaj w Codilli mamy, mamy w dziale marketingu też takie spotkania co, co tydzień, gdzie omawiamy, co zrobiliśmy, co zrobimy, czy mamy jakieś problemy, czy potrzebujemy jakiejś pomocy. Często to jest takie interesujące, dlatego że jeżeli macie szczególnie większe zespoły, to czasami niektórzy, niektórzy programiści będąc w tym, w tym zespole nie wiedzą, co inna osoba robi. A jeżeli się spotkacie, nawet jeżeli to jest codziennie, spotkacie się, porozmawiacie, określicie, co, 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 jakie jest planowane działanie, no to możecie łatwiej współpracować. To jest też takie bardziej optymalne, jeżeli chodzi o wprowadzanie. Wprowadzanie jakichś rzeczy. Istotną też jest, istotnym też jakby elementem tych spotkań jest to, wspominaliśmy o, w zeszłym tygodniu prowadziłem webinar na temat ścieżki kariery, planowania i wspominałem o tym, że Obecnie w pracy programisty coraz bardziej istotne, coraz bardziej istotne są te umiejętności miękkie, czyli komunikacja na przykład. No i musicie wziąć pod uwagę, że na takich spotkaniach to też będzie istotne, bo coraz częściej się pracuje na linii programista programista, oczywiście, ale też programista grafik, programista klient programista PM, także trzeba się dogadywać, dogadywać z różnymi ludźmi na różnych poziomach i do tego jeszcze umieć im wytłumaczyć, wytłumaczyć wasz punkt widzenia, no i jakby porozumieć się w stosunku do omówić projekt, na którym pracujecie, więc taka umiejętność komunikacji jest mega istotna, no i spotkania są częścią, częścią pracy programisty, dlatego, dlatego warto na to zwrócić uwagę. Dobra, ja tu tak jak zerkam w tamtą stronę, to patrzę, czy coś piszecie. Oczywiście namawiam do, do, do zadawania pytań, ale też zwracam uwagę na to, że na te pytania będę odpowiadał dopiero pod koniec. No to już 25 minut minęło, a my jesteśmy mniej więcej w połowie. No to jeszcze lecimy do następnego. Więc analiza problemu. Powiedziałem o tym, że, że kodowanie no to często jest rozwiązywanie problemów. Ktoś do was przychodzi, coś, coś albo nie działa tak jak powinno, albo w ogóle tego nie ma i macie wprowadzić dodatkową nową rzecz. No i analizujecie, na czym, na czym polega problem. To jest część pracy programisty, i w tym etapie jakby planuje się możliwe rozwiązanie tego problemu, wyszukuje podobne rozwiązania, no bo często jest tak, że nie warto jest wymyślać koło na nowo, jeżeli ktoś już to zrobił w jakiś sposób, i zrobił to w sposób e, optymalny, albo e, możliwie e, możliwy do zaimplementowania w, te, w tym problemie, który, który wy macie w danym momencie, no to może warto wyszukać raczej rozwiązanie, które jest już gotowe, albo przynajmniej element. Rozwiązania, które Wam pozwoli, e, pozwoli jakby rozwiązać dany problem, e, albo jakiś na przykład framework, bibliotekę, coś, 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 coś w tym stylu, jeżeli, e, to jest, e, jeżeli to jest narzędzie do rozwiązania problemu, o którym, e, o którym mówimy. No i e, na tym etapie powiedzmy, że analizujecie, analizujecie co trzeba, było, co trzeba byłoby wprowadzić, ale też e, powinniście jakby zaproponować jakieś rozwiązanie. E, I to jest e, to jest też część pracy programisty. E, tak, pytania pod koniec. E. Jak najbardziej. Pytanie zadane w środku, czy pytania pod koniec. Odpowiadam, że tak, pytania na koniec. No i teraz, no i teraz te 10% pracy programisty. Zależy oczywiście. Ja żartuję w tej chwili, że to jest 10%, ale, ale mocno zależy od tego, co robicie, jaki to projekt, czy duży, czy mały, czy zespół jest, jaki wielkości jest zespół? tak dalej tak dalej. No ale wiadomo, że uwaga, programista programuje. I, I wtedy, już, jak już się zaplanowało, jakby były spotkania, była analiza tego, jak rozwiązać dany problem, no to się pisze to rozwiązanie tego problemu, lub tak jak napisałem i tak jak wspominałem w poprzednim, w poprzednim, na poprzednim slajdzie, korzysta z gotowych rozwiązań, bo często też jest tak, że po prostu możecie wykorzystać gotowe rozwiązanie, które w pewien sposób będzie tylko przerobione, żeby dostosować do zaistniałej sytuacji. I następną rzeczą. Następną rzeczą jest testowanie. I moglibyście powiedzieć, że OK, testowaniem powinien się zajmować tester. Ale programiści też często testują swoje własne rozwiązania. To jest dość, dość takie logiczne, że, że jeżeli, jeżeli coś zrobiliśmy, my wiemy, jak to działa w tym momencie, o tym zaraz, wiemy, wiemy, jak to działa, wiemy, co to powinno robić, no to powinniśmy najpierw sprawdzić, czy to nie zepsuło czegoś innego w innym miejscu, bo to się zdarza, czy, czy to funkcjonuje w ten sposób, który funkcjonuje, jak już to napisaliśmy. No i, no, i to testowanie. Ja je tu wymieniam, to trochę brzmi jakbym wymieniał te rzeczy, które są po kolei, ale wiadomo, że w związku z tym, że, że różne są podejścia do tego, jak się tworzy oprogramowanie i różne są, różne są sposoby tego, tej, tej, tej pracy, to, to nie jest tak, że to wszystko następuje jedno po drugim, tylko to jest w pewnych cyklach. No i, no i umówmy się, że, że takie podstawowe testowanie no to jest zadanie programistów, ale jeżeli są te Oczywiście w, w zespole, no to to jest ich główne zadanie, żeby teraz przetestować, czy to wszystko, co było założone na samym początku, zaplanowane na tych spotkaniach, czy to faktycznie działa, czy to wykonuje, wykonuje swoją pracę. To jest po pierwsze, ale też po drugie, czy, czy nie zepsuło czegoś, co już działało, czy jeżeli coś wprowadzimy, jakieś totalnie nieprzewidziane, nieprzewidziane przez system dane, to czy to się nie wykrzaczy, wszystko i tak dalej, i tak dalej. Um, um, no i tak. E, jakie, e, to, jest, e, to jest właśnie z, e, ty, z, tego, z tego portalu HackerRank, czyli e, jakie rodzaje testów e, programiści stosują w swoich e, w swoich projektach. E, no i e, jakby. Mm, Unit, 71% z, z tych testów jednostkowych korzysta. Testy integracji, end-to-end -to, -end, to, są, to są takie testy, które są często, często wymieniane, no ale 16% nie korzysta z żadnych tych testów. Więc, więc no możecie się domyślić, że całkiem, całkiem sporo, sporo procentowo osób, osób nie korzysta z testów. No i ostatnią, ostatnim takim elementem pracy programiki misty takim ogólnym, jest dokumentacja tego, co się zrobiło. Czyli co się, co, co się zmieniło, co się napisało, dlaczego się to zrobiło, czy były użyte jakieś niestandardowe rozwiązania itd., itd. Często jest tak, że jak pisze się tą, tą dokumentację, to w momencie, w którym ją piszecie, wydaje wam się, że, że w ogóle to jest przecież wszystko logiczne, co tu zrobiliście, a za rok wracacie do tego samego kodu i zastanawiacie się kto to napisał i potem stwierdzacie, że to patrząc, na, 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 patrząc na, na, na właśnie dokumentację, że to wy zmienialiście, ale nie macie już pojęcia jak coś działało w tym kodzie, no bo już trochę czasu minęło od tego. Dlatego warto zrobić sobie przyszłemu sobie przysługę i wszystko rozpisać. Co się zmieniało, na jakiej zasadzie to działało w momencie, w którym, w którym, w którym to wprowadzaliśmy. Zostawić komentarze i do tego jeszcze dołożyć właśnie taką dokładną dokumentację zmian. Co ciekawe w tym raporcie Bulldog's Job um, tylko 58% osób powiedziało, że w projektach, w których pracują, jest prowadzona dokumentacja. 35% nie prowadzi żadnej dokumentacji, co, co jakby nawiązuje do tego, do, tych, do tego drugiego badania, o którym mówiłem, w którym na przykład dla juniorów wchodzących do danej firmy brak dokumentacji jest gigantyczną przeszkodą, no bo wpadacie na kod, który nie wiecie, nie wiecie skąd on się tu wziął, dlaczego działa w ten sposób, jaki działa. No no magia po prostu. No i często, często właśnie, często w niektórych firmach po prostu brak dokumentacji jest problemem. Okej. Okay. A ja znalazłem jeszcze oprócz tego takie, taki góry, taki właśnie najlepsze cytaty z dokumentacji czy z komentarzy w kodzie. I bardzo mi się spodobało, że właśnie nie wiem, czy, czy potrzebujemy tego fragmentu, ale jestem zbyt, zbyt przerażony, żeby to skasować. Albo na przykład magia, nie dotykać. To też często, często się zdarza. W tym raporcie Bulldogs, że o którym, o którym wspominałem. Były też takie bardzo ogólne pytania na sam koniec. I i w, odpowiadając na jakby co robią programiści to jedne z tych, z tych pytań bardzo mi się podobała cała, cała jakby cały dział w którym były preferencje i programiści decydowali czy, czy bardziej wolą sandały czy kuboty, czy bardziej frontend czy backend, dobra to jest, to jest bardzo istotne, no i tutaj też zobaczycie, że backend 77% jakby to nawiązuje do tych statystyk które też tam były wcześniej Czyli, czyli, że większość jednak programistów pracuje na backendzie. I, I też, też parę, parę komentarzy z tego, co robią programiści tak naprawdę z lekkim przymrużeniem oka. Bardzo, bardzo dobry komentarz. Komentarz, że programiści tylko rozumieją, rozumieją jakby generalne zasady, a resztę googlują albo wysyłają do Stack Overflow. No dobra, to słuchajcie, to jest tyle informacji z mojej strony na dzisiaj. Ja dla Was mam jeszcze, jeszcze oczywiście, kod promocyjny. Dzisiejszy kod to hashtag programista. Jest to 10% rabatu na edycje listopadowe. Dotyczy web developera, Java developera i web developera plus i Java developera plus i frontend react. Obowiązuje do poniedziałku 14 października do północy, lub do wyczerpania miejsc. No i to, to tyle z mojej strony. Jeżeli macie jakieś pytania, to to jest moment, żeby je zadać. Ja serdecznie zapraszam do zadawania pytań. A ja was jeszcze w międzyczasie. Chwilam. Ja was w międzyczasie zaproszę na kolejne webinary na kodilla.com. /webinar. Możecie się zapisać na kolejne webinary. Najbliższy webinar mamy o testerze automatycznym, czyli jak zostać testerem automatycznym, jeżeli dobrze pamiętam tytuł. A potem mamy webinar z Natalią Konarkowską, z którą mieliśmy już raz webinar na temat kryzysu w nauce. I ten zbliżający się webinar nie będzie o nauce, ale będzie o przygotowywaniu się do rozmów kwa kwalifikacyjnych, no i takiego generalnego przygotowania się do, do rozpoczęcia nowej czy pierwszej pracy. Także serdecznie zapraszam do zapisywania się na te webinary. A teraz rzucam okiem na ten monitor i już postaram się na jakieś pytania odpowiedzieć. Faruszku Forex. Przeczytam nazwę, bo nie wiem, które to imię. Jakiś konkretny przykład zadań dla juniora. Mógłbyś, jakby. Mógłbyś konkretnie mi powiedzieć. Chodzi ci o zadań pracy. Czy, 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 czy o zadaniach na rozmowach kwalifikacyjnych? Okej. Okay. Filip, promocja jest na bootcampy. Ja może wrócę do tego, nie zostawiam tego, nie będę zostawiał tych pytań, tylko promocja. Filip pyta, czy promocja jest na bootcampy? Tak, promocja jest na, na, na trzy z naszych czterech bootcampów, czyli a w zasadzie na Trzy z naszych czterech bootcampów, przy czym ta promocja też będzie działała na te bootcampy z plusem. Web Developer, Java Developer i Frontend React. Na te trzy, jeżeli, jeżeli będziecie, będziecie już na etapie kupowania bootcampu, to po prostu wystarczy wpisać, tam będzie miejsce na wpisanie kodu hashtag programista i to wam da 10%, 10 promocji. Przy czym musicie wziąć pod uwagę, że to jest właśnie na edycje listopadowe. Dobra. Just looking. Just looking. Ile zarabia tester? Okej. Okay. To tak. Tester w zależności, jeżeli to, to w sumie znowu odpowiedź. To w sumie zależy, ale, ale tak, polecam, polecam serdecznie. Po pierwsze, zaczniemy od tego. Po pierwsze, polecam serdecznie na naszym YouTubie. W zeszłym tygodniu umieściliśmy wywiad z Testerem. Dość długi wywiad, bo 26-minutowy. Gdzie też poruszaliśmy, poruszaliśmy temat zarobków. A jeżeli chodzi o dane, to. Początkujący tester zarabia mniej więcej między 4,5 a 5,5 tysiąca brutto. A potem to już bardzo mocno zależy, w którą stronę pójdziesz, czy będziesz, czy zostaniesz i będziesz testerem manualnym, to taki doświadczony to już zarabia. Ja teraz te liczby rzucam z pamięci. Jeżeli bym się pomylił, to postaram się je skorygować, ale doświadczony tester z manualny zarabia powiedzmy około 6,5 na rękę. A automatycznie, no to już bardzo mocno zależy od, od tego, w jakim, na jakim polu są specjalistami, ale często zarabiają całkiem sporo, do, podobnie jak programiści, czyli już te stawki mogą być naprawdę wysokie. Tam, Sky is the limit. Nie ma, nie ma tak na dobrą sprawę ograniczeń. Przy czym chyba średnia wychodzi około 10 tysięcy dla tych, doświad tych najbardziej doświadczonych z największym, z największym stażem pracy. 10 tysięcy złotych netto. Dorota. Jeśli, aha, przepraszam, przepraszam was bardzo, jeżeli waszego pytania nie przeczytam. Jest czasami tak, że po prostu, po prostu Facebook ukrywa niektóre pytania i podsuwa mi tylko, tylko niektóre. Postaram się odpowiedzieć na tyle, ile będzie możliwych, ale niektórych mogę nie widzieć. Dorota pyta, że jeśli dobrze rozumie, bootcampy są na tyle elastyczne, że praca na trzy zmiany nie powinna stanowić problemów, oczywiście poza wytrzymałością kandydata. Wydaje mi się, że praca na trzy zmiany to już jest naprawdę sporo. Jak do tego dołożysz jeszcze bootcamp. Bootcampy są, bootcampy są przewidziane na 15 do 20 godzin tygodniowo pracy. Takiej faktycznie, że siedzisz, kodujesz i praktycznych zadań na dobrą sprawę. Jeżeli jesteś w stanie, to połączyć z pracą na trzy zmiany, to, to prawdopodobnie, w sensie no, w dowolnych godzinach możesz robić te bootcampy, więc prawdopodobnie wtedy nie, było, nie, będzie, nie, będzie, nie będzie problemu. Tylko po prostu trzeba sobie zarezerwować te 15 do 20 godzin. To zależy oczywiście od osoby, jak dana osoba robi szybko. Zdarzało nam się, że niektórzy robili moduły w 10 godzinach. Zdarzało się tak, że trzeba po prostu poświęcić znacznie więcej czasu. Czasami też jest tak, jak szybciej zrobisz moduł, że możesz do Gadać się z mentorem i mentor wtedy proponuje Ci jakieś dodatkowe zadania albo jakieś rozszerzenie danej wiedzy, która w danym momencie Cię najbardziej zainteresowała. Ale jeżeli dobrze się zorganizujesz i myślę, że w ogóle powinniśmy zrobić webinar na ten temat, jeżeli dobrze się zorganizujesz, to jesteś w stanie połączyć, połączyć ten bootcamp z, z pracą. <laughs> Okej, okay, ile zarabia Junior. Jeżeli chodzi. Katarzyna pyta, ile zarabia Junior Web Java Developer? No to są dwa różne stanowiska, ale powiedzmy, że, że tak mniej więcej mówimy o pułapie około. Kurcze. Znowu odpowiedź to zależy, ale to zależy od tego, jaka firma, jakie miasto, gdzie tak naprawdę czy co będziesz, co będziesz konkretnie robić. Z tego, co pamiętam, nie chcę, nie chcę teraz skłamać, ale mówimy o około też 5000, 5500 zł brutto. Oczywiście. Java deweloperzy ze zasady zarabiają, no, jeżeli chodzi o średnie zarobki, zarabiają troszkę lepiej niż frontendowcy. Ale na samym początku te stawki są bardzo podobne, dlatego, że, dlatego, że no jeszcze jest bardzo dużo nauki przed tobą. I często jest tak, że przychodzisz do pracy i po prostu pierwsze co przez, przez, dobre, przez dobry miesiąc, czy nawet do trzech miesięcy siedzisz i się uczysz od innych, a dopiero potem zaczynasz robić jakieś faktyczne, faktyczne zadania. Okej, okay, okay. już patrzę coś, pojawiło się więcej tych pytań. Jak wygląda Katarzyna? Jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna dla takiego junior dewelopera? Y też znowu odwołam się do, do naszego YouTube'a. Na YouTubie mamy rozmowę, w którą robiliśmy trzy tygodnie temu z Adamem z Intif, który jest rekruterem tam, i właśnie z nim rozmawialiśmy na temat tego, jak wyglądają takie rozmowy rekrutacyjne. I ja powiem na jego przykładzie, oczywiście, bo to też zależy od firmy, ale na jego przykładzie on opowiadał, że to wygląda w ten sposób, że są dwa etapy. W pierwszym to jest taki miękki etap, w którym się spotykasz. Po prostu z rekruterem, który sprawdza twoje kwalifikacje miękkie, takie umiejętności miękkie, czy będziesz pasować do zespołu, w jaki sposób się z tobą rozmawia, czy jesteś pewna tego, co mówisz, jak wypadasz po prostu przed, przed tak w spotkaniu face-to-face. -face. A drugie, zazwyczaj drugi etap to jest etap, w którym, w którym jest już jakiś deweloper, który z tobą rozmawia, zadaje ci pytania bardziej techniczne. you <laughs> I bardzo często się zdarza w zasadzie z tego, z tego co, co rozmawiałem z naszymi koleżankami, które pomagają przy programie gwarancji pracy naszym absolwentom. To praktycznie zawsze jest tak, że w tej chwili się dostaje zadanie jakieś domowe albo jakieś zadanie do wykonania. Czasami jest to na przykład, jeżeli jesteście frontendowcem, no to dostajecie jakiegoś psd PSDK, jakiś plik Photoshopa i musicie go po prostu. Przerobić na przykład na. pociąć i przerobić, przerobić na działającą, działającą stronę. A czasami to jest, to jest coś totalnie, totalnie innego, to oczywiście zależy od tego, na co będziesz aplikować. No i rozwiązujesz to zadanie, i potem, potem najczęściej jest trzecia też, trzeci też etap, gdzie ktoś się z Tobą spotka i po prostu porozmawia. Sprawdzi trochę, czy w to faktycznie Ty wykonałaś to zadanie. Chociaż to od razu też z drugiej strony będzie widać od razu w pracy. Czy, czy wiesz, wiesz, co robisz i czy się znasz na tym, co faktycznie powiedziałaś, że się znasz. Więc nie polecam i Adam też o tym mówił, że nie poleca kłamać. Wspominał też o tym, że, wspominał też o tym, że często się zdarza, że kandydaci. Ubarwiają swoje CV i to jest też częsty problem, więc, więc jakby nie polecam, nie polecam tych, tych praktyk. Okej, okay, bo się strasznie wkręciłem na temat rozmowy, rozmowy rekrutacyjnej, a powinienem odpowiadać na dalsze pytania. Paula pyta, Paula pyta: Czy obecnie rynek nie jest przepełniony kandydatami na juniora? Ha. Z jednej strony tak, jest, oczywiście, jest coraz więcej y, kandydatów, y, kandydatów na juniorów, szczególnie, y, szczególnie powiedzmy w frontendzie. A z drugiej strony powiem tak, że właśnie z tych rozmów, które mieliśmy w ostatnim czasie z różnymi ludźmi, którzy y, pracują, pracują w większych, mniejszych firmach, y, to często. Wpadłem na taką sprawdzając może inaczej, wpadłem na taką statystykę, sprawdzając informacje na temat, na temat właśnie tego, co robią, co robią programiści, że w zeszłym roku na stanowiska juniora było średnio tam aplikowało 12 osób na jedno stanowisko. No i rozmawiałem tam z paroma programistami, właśnie w, w paroma osobami, które pracują w większych i mniejszych firmach i powiedziały mi, że tak, faktycznie tak jest, że jak, jeżeli szukają już juniora, to naście osób tam, tam aplikuje. No, ale 10, 10 z tych nie ma żadnego portfolio, nie ma żadnej, żadnego LinkedIna, nie ma żadnych takich rzeczy przygotowanych, takich rzeczy, które na przykład u nas w ramach tego, tego programu gwarancji pracy, ale nawet też w ramach zwykłego wsparcia HR my staramy się, żeby nasi kandydaci po ukończeniu bootcampu byli przygotowani do faktycznie szukania pracy, i to już Was stawia. Wyprzedacie te 10 z tych. 15 czy 16 osób wyprzedzacie od razu, dlatego że już, już to macie. Jeżeli, jeżeli jeszcze aplikując na, na stanowisko juniora, będziecie mieli nawet jakieś podstawowe portfolio, to już w ogóle jesteście w top 5%. Więc z jednej strony, tak, jest bardzo dużo juniorów, jest dużo osób, które aplikują aktywnie na, na stanowiska juniorskie, ale z drugiej strony, jeżeli człowiek się postara, jeżeli trochę przy, posiedzi przy swojej, przy swojej aplikacji, czyli przy swoim CV, przy, przy gitarze, Chabie może przy, przy portfolio, po prostu, no to jest w stanie wyprzedzić sporo z nich. A potem to już tylko zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. I jak tą rozmowę rozwiązać, to ja już może na tym następnym, na nie następnym, na jeszcze następnym webinarze, czyli początek listopada. Serdecznie zapis, za, zapraszam trochę autoreklama, ale tam będzie po prostu cała godzina na to, żeby to omówić. Mateusz, to jest ciekawe pytanie. Chciałem się przebranżowić z administratora systemowego na programistę. Czy jest szansa otrzymania stawki około 6k jako junior? To zależy. To, to chyba najczęstsza, najczęstsza moja dzisiaj odpowiedź. Ale tak, jeżeli masz doświadczenie, wcześniejsze doświadczenie, doświadczenie pracy już powiedzmy w, w jakby no w branży trochę, to na pewno twoja stawka będzie wyższa. Aczkolwiek nie wiem, czy jest junior, który tyle zarabia. Ciężko osiągnąć taką stawkę, ale to jest bardzo indywidualna rzecz, bo jeżeli masz właśnie dużo większe doświadczenie, jeżeli, jeżeli widać, że przynosisz ze sobą jakąś wiedzę, nie tylko, nie tylko tą juniorską na tym poziomie, w którym jesteś, ale też taką dookoła, którą zebrałeś przez lata pracy w innej branży, no to wtedy może być tak, że pracodawca, pracodawca Cię potraktuje wyjątkowo. Nie? Ze średniej nie wynika, żeby tak Mogło być, żeby juniorzy mogli tak zarabiać, no ale średnie, średnimi, a wiadomo, że każdy ma zupełnie inny przypadek. Wydaje mi się, że jeżeli mogę coś sugerować, to nawet wzięcie takiej w mniej płatnej pracy jako junior w tym, co chcesz robić, powiedzmy za pięć lat, czy za, no powiedzmy, nie wybiegaj aż tak daleko, ale za trzy lata chcesz robić. Chcesz, nie wiem, być frontendowcem. Nie napisałeś konkretnie co, ale powiedzmy, że jest, chcesz być frontendowcem i wzięcie nawet mniej płatnej pracy przez jakiś czas. Spowoduje, że, że, że będziesz, będziesz już w tej branży, będziesz na tym stanowisku i co ciekawe, znaczy co ciekawe, no co, co jest po prostu faktem w IT, te płace bardzo szybko rosną. Po, my mamy takie badania też na, na naszej stronie, że po naszym bootcampie 13 miesięcy, czy tam 12 miesięcy od zakończenia bootcampu, na przykład. Płace osób, które, które zaczęły tą pracę wzrastały o prawie tam 50%, 48%. Więc, więc ustalmy, że to jest coś takiego, że jak już wejdziesz w tą branżę, no to wydaje mi się, że, że ten wzrost płac jest taki dość, dość znaczny i dość szybko można dobić do następnych, następnych widełek. Ale odpowiadając bezpośrednio na Twoje pytanie. Płaca 6 tysięcy jako juniora to jest dość, dość rzadka sprawa. Hmm. Grzegorz pyta, jakie stanowisko na początek kariery w IT jest najlepsze i najbardziej optymalne? I tu, już chwila, odpowiadam. I tu w sumie zależy. <śm> Od Twoich predyspozycji, najprościej no mówiąc. Wydaje mi się, że jeżeli się nad tym zastanawiasz i chcesz sobie wybrać jakieś takie, takie stanowisko, które będzie, e, będzie, dla ciebie, będzie dla Ciebie najbardziej optymalne to łatwiej jest skontaktować się z naszym doradcą, nic nie kosztuje kompletnie, po prostu się zapisz na rozmowę i wtedy on Ci będzie w stanie doradzić coś konkretnie, bo wtedy jakby zada Ci parę pytań takich, no paręnaście pytań, porozmawiacie przez 30-40 minut i on będzie w stanie Ci lepiej nakierować. Z mojego punktu widzenia wejście na przykład przez furtkę testera wydaje się całkiem, całkiem interesujące. Jeżeli masz takie predyspozycje, powiedzmy, graficzne, jeżeli masz taki zmysł estetyczny, to na przykład praca na frontendzie, a potem po, po, po rozpoczęciu od frontu e, zostanie full stackowcem, to też jest jakieś rozwiązanie. I, I jest to rozwiązanie, jakby logiczne, i dużo osób tak robi, dlatego, e, dlatego wydaje mi się, że to też może być taka ścieżka. E, od, odsyłam cię na przykład do webinaru z zeszłego tygodnia, jest na naszym kanale, na YouTubie o planowaniu ścieżki kariery, i tam jest wszystko punkt po punkcie. Opowiadałem o tym, jak, jak taką, taką ścieżkę kariery, jeżeli chcesz wejść do IT zaplanować, już niezależnie od tego, jakim junior deweloperem chcesz być. Więc myślę, że myślę, że to odpowiada na pytanie. Marcin pyta, w jakim czasie można przejść od juniora do pozycji wyżej? Ile czasu średnio zajmuje przejście od podstaw? Jest coraz krócej. To jest, to jest chyba najlepsza odpowiedź. Mieliśmy taki artykuł, gdzie zrobiliśmy badanie na temat, na temat tego, jak szybko, w zależności od technologii, programiści stawali się seniorami, i ten czas dwukrotnie się skrócił od 2005 roku. Także coraz szybciej, aczkolwiek senior po trzech latach, senior po czterech latach to jest, to jest różnie. I to jest też tak, że różnie programiści na to reagują dlatego, że ciężko jest tak, Podać, podać taką jedną, jedną, jedną datę, że na przykład, jak teraz zaczniesz się uczyć programować, to będziesz juniorem za rok, jak będziesz za rok juniorem, to na przykład za trzy lata będziesz seniorem. Nie do końca tak działa, dlatego że seniorem się zostaje zazwyczaj nie ze względu na to, ile czasu się na to poświęciło, a ze względu na to, jakie ma się doświadczenie. Więc jeżeli przez rok się nauczysz na juniora, a potem na stanowisku juniora będziesz po prostu klepał w klawisze i nie będziesz się rozwijał, no to możesz utknąć na lata na tym stanowisku. E, dlatego podawanie jakiejś konkretnej daty jest e, dość ciężkie. Natomiast e, no z tych badań wyszło nam, że, że dwukrotnie się skrócił ten czas e, otrzymywania seniora i w, z tego, z, z, z przebadania tych, e, tych programistów, e, których, do których dostęp mieliśmy, no to było to, e, było to około tam 4 lat średnia wychodziła. Okej, okay, Łukasz, Łukasz widzę, że pisze o aktualnego doświadczenia z bootcampu. Tak, to jest też ciekawe, ciekawe jak długo zajmują, zajmują każdy moduł, który jest przewidziany na tydzień i zajmuje 15 do 20 godzin, powinien tyle zajmować, ale jest bardzo różnie i często jest tak też, że to jest to o czym rozmawialiśmy w ramach tego webinaru o, o Problemach z nauką, o takich, o, takim, o takim szczególnie tym momencie, w którym na początku wszystko jest niesamowicie interesujące i wszystko jest totalnie nowe, a potem docieracie do takiego momentu, gdzie zaczyna być trochę ciężej. I tak, i czasami jest tak, że po prostu człowiek, nawet jakby chciał sobie te posiedzieć, te dwa razy po 8 godzin, żeby mieć z głowy, z głowy cały materiał, to niestety, ale nie da się w ten sposób zrobić, dlatego że po prostu wtedy mało, mało zapamięta. I ja bym sugerował takie rozwiązanie, i często je też sugerujemy, żeby sobie podzielić, te, podzielić te, te 15 do 20 godzin na takie mniejsze fragmenty, i chociaż codziennie, chociaż odrobinę do przodu, ale do przodu pchać tą naukę. Okej. Okay. Ewa się pyta, przychodzę do pracy jako junior frontend, siadam przed komputerem i jakie mam zadania przykładowo? Eee, tak. Eee, no więc. Eee, <grybujesz> Nie, nie chcę odpowiedzieć, znowu to zależy, ale, ale prawda jest taka, że no, może być tak na przykład takie zadanie, jak wymieniałem w ramach rekrutacji, coś w tym stylu. Często jest, często jest tak, że jakieś podstawowe elementy macie do, do, do zakodowania, albo na przykład elementy interfejsu, pod, odpowiadacie za fragment ich. Najczęściej dostajecie jakiegoś starszego programistę, który po prostu, jak dostaniecie jakieś podstawowe zadanie, to wam przy nim pomoże. I ono zazwyczaj jest częścią jakiejś większej całości, żeby ktoś mógł sprawdzić, w jaki sposób, w jaki sposób piszecie, w jaki sposób robicie ten w sensie. W jaki sposób pracujecie, ale też czy robicie jakieś błędy w kodzie, czy, czy to co robicie, ten wasz fragment będzie działał z całą resztą, dlatego też właśnie często mówiłem o tym, że, że no jakby ta komunikacja jest dość istotna, no i najczęściej właśnie junior dostaje takie zadania i z tego, co nam, z tego, co nam firmy, z którymi prowadziliśmy jakieś wywiady albo rozmowy, mówiły, no to najczęściej jest tak, że ci juniorzy trafiają pod skrzydła kogoś bardziej doświadczonego i oni mają świadomość tego, bo jest takie przekonanie, często u juniorów, że przychodzą i że będą musieli zaraz nie wiadomo, nie wiadomo jak roz, rozpykwać całą, całą stronę robić, i w ogóle cały projekt na nich spadnie. Często firmy, które zatrudniają juniorów, mają mają tą świadomość, że to jest jakby inwestycja w to, że ten człowiek się jeszcze cały czas uczy, że ma już jakąś podstawę wiedzy, przychodzi do pracy i dostaje jakiś fragment, jakąś, jakiś, jakiś właśnie jakąś, jakąś małą rzecz do zrobienia, po to, żeby stopniowo, stopniowo dawać mu coraz więcej. No, musicie wziąć pod uwagę, że większość tych ludzi ma doświadczenie z tym, jak to było zaczynać, jak to było na początku dostawać właśnie swoje pierwsze małe zadanie. U, e, jaki mamy czas? 58 minut. Powinniśmy powoli kończyć. Pytań jeszcze sporo. Ja prawdopodobnie nie będę w stanie odpowiedzieć na wszystkie. Ale jeżeli ja nie będę w stanie odpowiedzieć na wszystkie, to jutro z profilu Codillia e, na, pewno, na pewno postaram się odpowiedzieć na te, na które nie odpowiedziałem w trakcie wideo. Um, średnio ile czasu po kursie z, zajmuje znalezienie pracy przy Waszej pomocy? Um, no, nie może zajmować więcej niż 6 miesięcy. No bo to tak, takie są zasady. Zakładam, że pytasz, przy Waszej pomocy, czyli program gwarancji pracy. Średnio powiedzmy, do trzech miesięcy, ja bym powiedział, ale nie mam, nie mam takich danych, żeby ci podać teraz dokładnie przy wszystkich, przy wszystkich osobach, które przeszły, przeszły przez ten program. Myślę, że takiego aktywnego szukania pracy z, z tego, co rozmawiałem z naszymi absolwentami, to zazwyczaj jest to około właśnie dwóch, trzech miesięcy. Tak trzeba liczyć. Najlepiej się nastawić na trochę dłużej, ale to zależy od, zależy od tego, z jakiego miasta jesteś, który z bootcampów skończyłeś, czego szukasz, czy, czy w ogóle rozważasz na przykład przeniesienie się do innego miasta, bo czasami tak jest. Dopiero co Przeprowadzaliśmy wywiad z jednym z naszych absolwentów, który znalazł pracę jeszcze będąc na bootcampie, ale musi się przenieść 400 kilometrów, i dla niego to było OK, dlatego że i tak planował, że, że będzie musiał się przenieść do innego miasta. Więc to zależy od bardzo wielu czynników, ale załóżmy sobie 2-3 miesiące. Hmm. Mikołaj pyta, czy zdarzają się oferty pracy programisty na pół etatu. Eee, prosta odpowiedź brzmi, nie wiem, eee, ale wydaje mi się, że nie. Ja robiłem, e, robiłem parokrotnie do tych webinarów przygotowywałem takie. Zestawienia dla siebie ofert, które mogłem znaleźć i na, i na takich dużych portalach jak Pracuj.pl, i na tych takich bardziej specjalistycznych jak no Job i tak dalej. Ja nieraz nie trafiłem na pracę programisty na pół etatu. Przy czym możesz wziąć pod uwagę, że jeżeli na przykład jesteś kontraktorem, jeżeli pracujesz na B2B i pracujesz przy jakimś projekcie konkretnym, to, to w zasadzie nie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, żeby się dogadać, że będziesz, będziesz pracować powiedzmy tylko te, ile to jest, 20 godzin tygodniowo nad tym projektem, bo to jest już wtedy praca bezpośrednia na, nad projektami. Jeżeli osobie zlecającej się, zlecającej będzie, będzie to pasowało, no to, no to podejrzewam, że w niektórych przypadkach jest to możliwe. <grym> Co pijesz? E, obecnie wodę. Z ciekawych informacji, dzisiaj nam się w pracy zepsuł ekspres, więc, e, więc było blisko buntu. E, mam nadzieję, że jutro z samego rana ten, e, ten ekspres do kawy będzie gotowy. E, ok, Filip, czy ma sens uczenie się samemu w domu z darmowych kursów i wykładów na różnych stronach, czy konieczny jest jednak w, e, własny wkład pieniężny? Dobre pytanie. E, więc tak. Ja w, zasadzie, ja w zasadzie uważam, że człowiek jest się w stanie samemu nauczyć wszystkiego i nie musi mieć wkładu pieniężnego na start, w sensie nie trzeba, nie trzeba koniecznie kupować czegoś. Przy czym musisz wziąć pod uwagę, że im mniej jakby wydasz na swoją naukę, tym dłużej ona zajmie. W naszym wypadku jest tak, że my oferujemy bootcampy, które trwają powiedzmy 6 miesięcy. Jeżeli bierzesz tam dodatkowe projekty no to 9, ale one są bardzo intensywne. one są zoptymalizowane pod to, żebyś się konkretnych rzeczy w konkretnym czasie uczył. No i one pozwalają w taki naszym zdaniem najbardziej optymalny sposób nauczyć się wszystkiego, co jest potrzebne, żeby zostać junior developerem. Teraz pytanie: Jakbyś chciał się tego samego nauczyć z YouTube'a czy z jakichś, jakichś darmowych materiałów, a nie mówimy o materiałach nielegalnych, ale powiedzmy tych legalnych, darmowych, to prawdopodobnie e, nie, nie, nie jestem w stanie ci podać liczb. Ale podejrzewam, że dużo, dużo więcej czasu byś poświęcił tylko i wyłącznie na to, żeby sobie to jakoś poukładać i zastanowić się. Zastanowić się, w jakiej kolejności czego będziesz się uczył, chociażby tego, potem znaleźć te materiały, które będą odpowiadały sobie jakością, i tak dalej, i To jest po pierwsze bardzo dużo pracy, to jest dużo czasu, a do tego jeszcze nie masz pewności, czy nauczyłeś się wszystkiego, dlatego że jesteś na etapie, w którym nie wiesz, czego nie wiesz, na dobrą sprawę. Potem wiesz, czego nie wiesz. A potem już powinieneś, powinieneś wiedzieć wszystko, więc my jakby wykluczamy ten, ten moment, w którym możesz chodzić, chodzić jakby nie widzieć, w którym kierunku pójść, i macać wszystko dookoła. I z jednej strony uważam, że oczywiście to jest osiągalne i można zrobić, można wiele się nauczyć na darmowych materiałach, ale jest sposób, żeby to zrobić szybciej, łatwiej i lepiej. Więc no. To jest, wydaje mi się, najbardziej szczera odpowiedź, jaką, jaką, jaką mogłem, mogłem udzielić. Hmm. Tak, Dorota wspomina, że przy samodzielnej nauce, to jest też właśnie jedna rzecz, z której, którą powinienem wspomnieć, że trzeba mieć ogrom samozaparcia, oczywiście, dlatego, że, że no, po prostu musisz do tego siadać. To, tak jak robiliśmy w pewnym momencie coś takiego, że ja mówiłem, że, że na coś można poświęcić jedną godzinę tygodniowo i to zajmie 10 lat, a możesz poświęcić 20 godzin tygodniowo, jak jest to dobrze zoptymalizowane i to zajmie 9 miesięcy. Więc to jest kwestia po prostu i czasu, i tego, no. Jak, jak szybko się uczysz i też interesujące jest to, że tak jak Dorota tu wspomina, że, że często nie patrzy się na to nie patrzy się na to gdzie się uczyłeś i kiedy się uczyłeś, tylko co potrafisz już teraz coraz częściej i na portfolio to są takie istotne rzeczy, które, na które teraz często rekruterzy zwracają uwagę um. To jest bardzo konkretne pytanie. Agnieszka. Ja już będę powoli, powoli kończył, pomimo, że widzę, że się rozkręciliście i zadajecie bardzo dużo pytań, ale już mamy godzinę i pięć minut i myślę, że myślę, że w, jeżeli nie zdążę na Wasze pytania odpowiedzieć, to tak jak mówiłem, postaram się, postaram się odpowiedzieć jutro. Agnieszka zapytała o to, po jakim czasie można starać się o pracę w IT, jeśli naukę zaczyna się od zera? Ile zajmuje nauka do poziomu wystarczającego, by móc wystartować? Z pracą. I e, odpowiedź na to pytanie brzmi, e, że w zasadzie, jeżeli mówimy na przykład o, e, o, o pracy jako web developer, junior web developer, to, to uważam, że te 6 do 9 miesięcy to jest minimum. Trzeba liczyć najlepiej liczyć sobie rok. Jeżeli się przebranżawiasz totalnie z zera, oczywiście, że będą, będzie tysiąc przykładów na to, że ktoś zrobił to znacznie szybciej, będzie tysiąc przykładów na to, że, że, że jakby, że ktoś w ogóle siadł na trzy miesiące do czegoś, poświęcał na to, na dziesięć to godzin dziennie i od razu, od razu znalazł pracę, ale bezpiecznie założyć w ten sposób i no, musisz wziąć pod uwagę, że mogą się zdarzyć sytuacje. Nieprzewidziane, że, że, że jakby, że możesz mieć, możesz, może być pogoda taka, jak dzisiaj jest za oknem i wtedy ciężko się zmusić do niektórych rzeczy. No, jakby wydaje mi się, że z jednej strony warto, jak już się planuje coś takiego, i tu znowu zapraszam do webinaru zeszłego tygodnia, gdzie planowaliśmy te przebranżowienie w sensie ja mówiłem o tym, jak zaplanować przebranżowienie, no to wydaje mi się, że warto sobie założyć jednak te. No, myślę, że 6 do 9 miesięcy to jest bezpieczne, już abstrahując od technologii itd., itd. Bo jeszcze musicie w to wliczyć czas na szukanie pracy, czas na przygotowanie CV, czas na przygotowanie portfolio, takie rzeczy dodatkowo, więc to nie jest tak, że można zrobić pewnie można, to zależy od człowieka, ale w większości przypadków to nie jest tak, że można zrobić nagle piwot w ciągu, w ciągu nocy i jutro już się obudzisz i będziesz programistą. Trzeba przewidzieć, że to, be, to zajmie po prostu trochę czasu. Aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli to ma jakby, e, to ma zmienić następne parę lat z twojego życia, no to warto poświęcić te parę, paręnaście miesięcy. Mm. Dobra. Okej. Okay. <ścoughs> Dzięki za rozbudowaną odpowiedź. Staram się, staram się, znaczy no, chciałbym, chciałbym, żebyście otrzymali odpowiedzi na wszystkie wasze pytania. Jeżeli mogę na coś odpowiedzieć, to postaram się odpowiedzieć tak, żeby, 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 żeby rozwiać wątpliwości. Mariusz zapytał jeszcze, to umówmy się, że to będzie ostatnie pytanie, a na resztę po prostu odpowiem po zakończeniu. Mariusz zapytał: Jestem mega laikiem, zrobiłem test z waszego linka. Wyszło, że najlepiej pasuje do mnie rola testera. Czy jest zapotrzebowanie na testera? Więc gdyby nie było zapotrzebowania na testerów, to byśmy nie proponowali takiego bootcampu. To jest najprostsza odpowiedź, ale, ale prawda jest taka, że, że w tej chwili, pomimo, że ogłoszeń jest mniej na testerów niż na programistów, to jasne, to jest też mniej chętnych na te miejsca w sensie mniej ludzi wykwalifikowanych do tego, żeby faktycznie robić, szczególnie jeżeli mówimy o testach automatycznych. Bo, 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 bo testerzy manualni no to często jest tak, że, że jest kurs weekendowy, jesteś testerem manualnym. Ale testerzy automatyczni też piszą, e, piszą kod, więc szczególnie na testerów automatycznych jest większe zapotrzebowanie i zmniejsza konkurencja. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że jeżeli Ci tak wyszło z testu, to zachęcam jeszcze do skontaktowania się z naszym doradcą i po prostu porozmawianie z nim i on pewnie określi, określi no, na ile opłaca się, opłaca się iść w tą ścieżkę. Słuchajcie. Pytań jest sporo. Pytań się pojawiło dzisiaj bardzo, bardzo dużo. Ja się cieszę, że tylu, tyle, tyle, tyle osób zadaje pytania i tyle osób dzisiaj się pojawiło. E, dziękuję Wam bardzo za, za uwagę, za wysłuchanie. Mam nadzieję, że Wasze pytanie trafiło i że mogłem na nie odpowiedzieć. E, jeszcze raz, jeżeli, jeżeli się nie udało, no to oczywiście postaram się odpowiedzieć w komentarzu. E, dzięki wielkie wszystkim, wszystkim za, za obecność. Życzę Wam miłego wieczoru. Ale zanim Wam jeszcze pożyczę miłego wieczoru, to jeżeli macie ochotę do nas o coś zapytać, to możecie albo na Facebooku, jak już jesteście na Facebooku, napisać wiadomość, albo możecie napisać na maila bootcamp.odilla.com, albo zadzwonić na numer, który widzicie obecnie. Webinar będzie jutro dostępny na YouTubie i wyślę Wam go w mailu. Możecie również odpowiedzieć na tego maila, jeżeli chcecie, no to trafi to bezpośrednio do mnie. Dziękuję wam bardzo, dziękuję wam bardzo za obecność i mam nadzieję, że, mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego i do usłyszenia za dwa tygodnie.